Tu Agata, witajcie na megadyskont.pl i dzisiaj razem ze mną dołączycie do ekipy Boba Budowniczego razem z mówiącą koparką, spychaczem, a także dźwigiem. Widzieliście Boba? Bob, gdzie jest Bob? Bob, gdzie jesteś? Hej! Dźwigu, widziałeś gdzieś Boba? Nie, nie mam pojęcia, gdzie on jest, ale musimy go poszukać. Co ja będę dzisiaj robił? Hej, hej, patrzcie tam! Bob nadchodzi, to on! Znalazł się! O, witajcie, witajcie! Dzisiaj możemy już rozpoczynać pracę. Mamy tyle do zrobienia, zaczynajmy! Bob, witaj! Zobacz, przyszliśmy do ciebie wszyscy. Mamy pilną sprawę. Budek potrzebuje nowego domu. Co się stało? Czemu Budek potrzebuje nowego domu? Mój dom się spalił. Nie mam gdzie spać. Nie mam gdzie jeść. Ratuj mnie, Bobie. Już zbieram moją ekipę. Wyruszajmy. Spychaczu, jesteś. Koparko, też przyjechałaś. Cieszę się bardzo. Zaraz przygotuję materiały. Budek potrzebuje budy. Koparko, przygotuj wszystkie materiały. Już je zabieram, Bobie. Do dzieła! Zabieram już materiały. Zaraz wszystko będzie gotowe. Pobrane! Spychaczu, potrzebujemy twojej pomocy. Już pędzę! Zrozumiałem! Przekazuję materiały. Kiedy oni przyjadą? Gdzie ja będę spać? Czy zdążą przed nocą? Nic się nie martw, Budku. To Bob, on na pewno da radę. Tak, przyjedzie i zbuduje ci cudowną budę. Będziesz miał gdzie mieszkać. Już jestem, przyjechałem. Świetna robota, spychaczu. Dzięki, Bob. Jesteśmy świetną drużyną. Czas to wszystko rozpakować. Wykorzystamy jeszcze kawałek kartonu, który posłuży nam za dach dla Budka. Użyjmy jeszcze magicznego piasku. Na pewno spodoba się Budkowi. Zabieram piasek i mogę już wyruszać do Budka. Dołączymy teraz więcej magicznego piasku, tak aby Budek nie marzł zimą. Misja wykonana. Buda przygotowana. O, jest taka piękna. Wreszcie mam nowy dom. Budku, tak się cieszę, że wreszcie masz gdzie mieszkać. Musimy koniecznie podziękować Bobowi. To wszystko dzięki niemu. Dziękujemy, Bob. Dzięki, Bob. Nie ma sprawy, przyjaciele. Następnym razem również możecie się do mnie zgłosić. Zawsze damy radę. Dzisiaj Bob ponownie ocalił jednego z naszych przyjaciół, tym razem pomocy potrzebował Budek. Na szczęście mu się to udało, a także mogliśmy przeżyć z nim niezapomnianą przygodę i posłuchać tego, co mają do powiedzenia wszystkie jego maszyny. A jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o pozostawianiu kciuków w górę i o subskrypcji kanału. Do zobaczenia!